Każdy z nas ma w swoim życiu lepsze i gorsze okresy pod względem finansowym. W tych gorszych okresach naturalnie szukamy rozwiązań, które umożliwiają zmniejszenie obciążeń finansowych, na przykład zmniejszenie rat spłacanych kredytów. Jest na to kilka możliwości. Można się zainteresować rozwiązaniem, które nazywane jest kredytem konsolidacyjnym. To jest takie rozwiązanie, które umożliwia połączenie kilku wcześniej zaciągniętych kredytów w jeden albo zamianę jednego kredytu na drugi, przyznany na bardziej korzystnych warunkach. Przy takiej zamianie można wynegocjować na przykład wydłużenie okresu spłaty kredytu, co wiąże się zwykle ze zmniejszeniem miesięcznej raty. Warto porównywać oferty banków dostępne na rynku, bo banki oferują różne produkty konsolidacyjne, ale także ogłaszają specjalne promocje, dzięki którym te warunki, na których kredyt konsolidacyjny jest przyznawany, są jeszcze lepsze niż takie zwykłe kredyty dostępne w ofercie. Takim promocjom może podlegać zarówno oprocentowanie kredytu, jak i prowizja za udzielenie takiego kredytu. A prowizja też może być sporym obciążeniem, bo może sięgać nawet do kilku procent wartości kredytu. W sytuacji, w której kredyt jest zaciągany w tym samym banku, w którym wcześniej zaciągaliśmy kredyty, ta prowizja może nie być. Płacana, ale zdarzają się też takie promocje, jak na przykład teraz w banku Credit Agricole, gdzie w ogóle każdy klient, który przyjdzie, może dostać kredyt konsolidacyjny bez prowizji. Kiedy zaciągamy kredyt konsolidacyjny, to możemy dostać nie tylko gotówkę na spłatę poprzednich zobowiązań, ale także dodatkową porcję, na przykład na remont mieszkania albo na jakieś inne bieżące potrzeby. I wtedy nie trzeba już szukać kolejnego kredytu, tylko załatwia się to wszystko jedną transakcją.